Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwu gościem jest Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Poland and Rock Festival. Dzień dobry. Witam serdecznie. Festiwal Poland and Rock udał się mimo wszystko? Nie ma mimo wszystko, udał się, bo miał się udać, bo był po prostu wspaniałym miejscem dla ludzi. Ten festiwal tworzą ludzie i to od nich tak naprawdę zależy, jak będzie. Pan wojewoda w swoim spotkaniu ze służbami, które zabezpieczały profesjonalnymi festiwal, nigdy nas nie zaprasza na to spotkanie. W związku z tym oddajemy hołd też panu wojewodzie, którego na oczy nigdy nie widzę, mówiąc, świetnie pan to zorganizował, naprawdę fantastycznie. Nie, on się udaje dzięki temu, że są ludzie, że to oni kupują w Polsce, co jest bardzo trudne. Zasady, które wprowadziliśmy bardzo wyraźne, one są bardzo czytelne. Regulamin jest tak prosty jak sznurek i pierwsze trzy punkty, które mówią, że bawimy się, że nie wprowadzamy żadnych używek, że nie wprowadzamy ciężkiego alkoholu, że nie wprowadzamy szkła, że w tym roku czyścimy festiwal. Okazuje się, że mówisz do ludzi, którzy to rozumieją, którzy przyjechali się świetnie bawić, którzy są ludźmi w tej zabawie bardzo wolnymi, ale nie przekroczyli żadnej takiej normy, która by nas zaniepokoiła. W związku z tym festiwal się udaje od samego początku, bo wiesz, z kim rozmawiasz. Jeżeli mamy jakiś boks, no to z rzeczami natury urzędowej, no bo one takie w Polsce są, że często cię zaskakują, często są nieżyciowe, nierealne. Coś cię zaskoczyło teraz, po tylu latach robienia imprez? No zaskoczyła mnie straż pożarna, która po prostu zrobiła coś, co było wręcz nieprzewidywalne. Przez wiele lat współpraca ze służbami profesjonalnymi, a jest to policja, jest to straż pożarna, sanepid, układa się świetnie właśnie w tym miejscu. Od trzech lat no jest to taki nierówny boks, a więc dowiadujemy się, że opinia o tym pięknym spotkaniu jest podwyższonego ryzyka. I pytam dlaczego? Rozumiemy, trzy lata temu wszyscy przeżywaliśmy tu także i w Polsce falę uchodźców, która przybywała do Europy. I można było z tego ciągnąć różne wnioski, ale po dwóch latach, rok temu, te same służby, ten sam wojewoda powiedział, że to był świetnie zorganizowany festiwal od strony służb i mówiąc, że jest bezpieczny. I nagle dostajemy trzeci raz taką opinię. To niesie za sobą raz, że takie dodatkowe wydatki, które musimy ponieść, ale i tak pomyśleliśmy sobie, że nie będzie więcej służby, które będą pilnowały całego festiwalu, ale niesie taką świadomość, że za ileś lat ktoś, kto się pochyli tylko nad samą nazwą festiwalu, tą opinią, to powie, co tam się musiało stać, skoro to jest podwyższone ryzyko. Według policji, która nam taką opinię wydała, jest to 10 punktów i są to same plagi. To tak jakby wszyscy wariaci seksualni, polityczni, terroryści, którzy mają właśnie wybuchnąć w tym momencie, czekali na ten festiwal. Wszyscy czekają na ten moment. Może chodzi o Owsiaka, może chodzi tylko o jeden, jedyny punkt. Może o jeden punkt. Myślę, że aż tak nie drążymy tego, bo próbujemy znaleźć tutaj wspólną opinię, że słuchajcie, w Polsce zrobiliśmy festiwal, z którego jesteśmy bardzo dumni, przyjeżdża bardzo dużo Niemców, ponad 100 tysięcy, tak obliczają służby, które ten jeden przejazd graniczny obserwują i widzą, ile tych ludzi przyjeżdża. I chodzi nam o to, żebyśmy pokazali, że jest coś fajnego, coś dobrze zrobionego. A później jest przepisywana kalka z tego, że opinia jest w tym roku taka sama. W zeszłym roku. Straż pożarna, która była jedynym momentem takim zagwozdki, bo z policją na miejscu się pracuje bardzo dobrze. Straż pożarna, która odmawia polania ludzi wodą. Przypomnijmy, że to była druga najgorętsza impreza w historii. Druga, ale nawet nie porównywalna do tej pierwszej. Upały były nieprawdopodobne. Ponad 30 stopni. I to jest to, co tutaj widać, ten wielki plac, gdzie to nazywają patelnią. W związku z tym, jeżeli tam stoisz, no to istotnie może się czuć rozgrzany, jeżeli jest jeszcze wielki, ogromny tłum. Ja stojąc na scenie obserwowałem, że jak rozpoczynaliśmy drugi dzień festiwalu, to ludzie stali na krawędzi cienia. Jak ten cień się przedłużył, to następny rząd słuchał tego, co było. Przychodzi później wieczór, gdzie tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Prosimy, żeby straż tylko ich polała, nic więcej. Straż pożarna zawodowa nie wjeżdża w tłum, bo nigdy tego nie robiła. To robiło OSP. Od trzech lat OSP ma zakaz przyjazdu na festiwal. Jest to zakaz wydany przez komendanta głównego chyba straży pożarnej. Czym to jest spowodowane? Dlaczego OSP nie może przyjeżdżać? Nie mam zielonego pojęcia. Wyszło to rok temu. Skandaliczna moim zdaniem decyzja, która także wyrzuciła straż
straż pożarną z Niemiec. A OSP jest bardzo pomocna przecież. OSP się okazało super pomocne. Mało tego, OSP może wjechać w ten tłum. To jest taki wyjątkowy festiwal, bardzo to mocno zabezpieczamy. I to jest pomoc taka konkretna, tak jak w życiu codziennym. Gdyby nie OSP, Zawodowa Straż Pożarna miałaby też trudną pracę na takim terenie, jaki jest nasz kraj. Takie ochotnicze służby są na całym świecie, także są w Niemczech. Rok temu nie pozwolono im przyjechać. Na byłej granicy polsko-niemieckiej. Tu się buduje takie, wiesz, przyjaźnie, buduje się tą kooperację. W związku z tym, kiedy komendant Straży Pożarnej odmówił, powiedział, nie poleję ich wodą, bo nie do tego służą wozy Straży Pożarnej, nikt nie ma innych urządzeń. Mimo, że przez lata robili to. Prawda? Mało tego, że to robili, tak. Używali tego. My nie mamy urządzeń. Nawet gdybyśmy chcieli, przewidując, że straż tego nie zrobi, nie ma takiej firmy, która daje hydranty. Hydrant jest oddalony o 250 metrów. Nawet nie da tego ciśnienia. W związku z tym decyzja zapadła bardzo szybko. Wypożyczymy straż pożarną z Niemiec. I można powiedzieć kuriozalnie, nie. Polska straż nie pomogła nam, Niemcy nam pomogli. Następnie zaprosiliśmy ochotników i ochotnicy przyjechali do nas żar. Nie bez problemów. Też byli zatrzymani na początek, cofnięci, jednak później burmistrz Żar chyba, to on też decydował, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, i przyjechała Straż Pożarna, rewelacyjnie nam pomagając, rewelacyjnie, stała przez cały czas, polewali wodą w tym momencie, kiedy ludzie na takich najbardziej dużych koncertach Nocy Kochanych, Judas Priest, gdzie widzisz ze sceny ten tłum. My reagujemy natychmiast, a więc musimy, mówimy, uwaga, pokojowy patrol. W tym momencie widzimy bardzo dużo ludzi, musimy mieć wzmożoną uwagę na to, na bezpieczeństwo wszystkich. Nie doszło do żadnego wypadku, nie doszło do żadnej sytuacji, która by zmroziła nam krew. Szpital nie miał, jeszcze miał mniej przyjęć niż w zeszłym roku. A baliśmy się, że będzie o wiele więcej omdleń, że będzie to słońce jakoś spowoduje, że ludzie będą się czuli niedobrze. A drugiego dnia straż już pomagała, tak? Drugiego dnia straż tak. Bardzo im dziękujemy, że polali nam ten plac właśnie tymi sikawkami. Oni też, przepraszam, straż proponowała, że może tak zwane kurtyny wodne. Kurtyny wodne, błagam, kurtyna wodna zdaje egzamin w mieście, gdzie po prostu ludzie sobie przechadzają się. W tym tłumie trudno postawić gdziekolwiek kurtynę wodną. One były. Straż na obrzeżach robiła kurtynę wodną w taki sposób, że po prostu ten wąż, z tego węża wlatywała woda. To jest wszystko. Kurtyna wodna nie załatwi kilkuset tysięcznego tłumu, który jest w jednym miejscu, nie załatwi tego problemu. Straż pożarna później po prostu była. Też oddzielmy pana komendanta, który moim zdaniem mijał się z prawdą, mówił nieprawdę o wszystkich decyzjach. Kontakt z nim był po prostu zerowy. Od załogi tych wozów strażackich, którzy przyjeżdżają do nas od lat, gdzie ludzie pisali, polewali nas, pomagali nam przy jakichś tam problemach. Nasi przyjaciele z Brukseli, którzy przyjechali, nagle ich samochód ma przybitą oponę i to strażacy im pomogli to wszystko zreperować. Na końcu mówiąc, nie dziękujcie nam, nie wysyłajcie niczego. Do czego to dotrzło? Żeby straż pożarna powinna być obwieszona. Ale myślisz, że to była decyzja polityczna? No, uciekam od tego i świadomie o tym mówię ze sceny też, żeby od tych spraw uciekać, ale tak to odbieram. Trzykrotne podwyższone ryzyko. Brak kompletnego takiego kooperacji ze Zawodową Strażą Pożarną. Na przyszły rok już wiemy, że po prostu wynajmiemy to wszystko w Niemczech, bo to jest komercyjna historia. No, zapłacimy pieniądze, to nie były duże pieniądze i ochotnicy ze Straży Pożarnej Niemieckiej są na miejscu, bo są przy szpitalu. Szpital nam świetnie funkcjonuje polsko-niemiecki. Tak samo jest policja niemiecka, policja polska, co niesamowicie dobrze wpływa na tych wszystkich. Zapytałem ludzi na początku, czy mimo wszystko impreza się udała, dlatego, że było ryzyko, że zostaniesz ukarany za przekleństwo przed samym festiwalem. Przed samym festiwalem, tak. Na szczęście sąd we Wrocławiu, pani sędzia, bardzo przytomnie i w sposób taki rzeczywisty oceniła to moje przekleństwo związane z wypowiedzią czysto artystyczną. To był mój wieczór autorski związany z książką. Ja zacytowałem siebie. Rozmawialiśmy tutaj kiedyś o tym. Rozmawialiśmy o tym, ponieważ ja umiem rozróżnić siebie i to się mnie w życiu nie zdarzyło, żebym był człowiekiem, który rzuca tak zwanym mięsem w miejscu publicznym. Wchodzę do autobusu, do metra, jestem na chodniku, co w Polsce jest nagminne. A więc mowa niecenzuralna jest nagminna. Mówimy o tym, słyszymy to na plaży, słyszymy to na deptaku, słyszymy to podczas normalnych rozmów. A zdarzało ci się publicznie nazywać
kogoś, nie wiem, Nigdy w życiu. Nie. Ja mogę sobie powiedzieć jako przecinek, co nawet ludzie zajmujący się językiem, specjaliści, uznali pewne słowa, także i to słowo na K, jako taki polski przecinek, który już ma takie prawo pewnego bytu i teraz jak go użyjesz. Nigdy nie używam, nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby tak kogoś określić. Mało tego, wyobraź sobie, że nawet mieliśmy, już teraz nie, ale przez wiele lat w umowach naszych z artystami był zapis, że nie można ze sceny nikogo poniżać takim słowem, bo się zdarzało, że artyści o kimś mówili ty takie owaki, było nawet, że kiedyś przerwałem koncert. Powiedziałem dawno, dawno temu, już nie wspomnę kapeli, powiedziałem nie, tak będziemy mówili. Nie można tak w ten sposób kogoś depresjonować. Więc ja potrafię rozróżnić i kiedy była moja mowa końcowa w tym roku, to już no, z takim całym wstępem artystycznym, przekazem, powiem wam, że strasznie was kocham. I to było bardzo ważne. A masz jeszcze jakieś sprawy o przekleństwa, o wypowiadanie się? No czekam, może nie o przekleństwa, bardziej o poetykę miłości, seksu, która mnie czeka w październiku z panią posłanką Krystyną Pawłowicz, która wytoczyła grube armaty do tego boju. Ciągle jeszcze dokładają przez swojego prawnika jeszcze coś. To będzie ciekawy bardzo proces, ponieważ jest to proces, w którym może się okazać, że wszystkie poematy o miłości, no, są obraźliwe. Ale za co Krystyna Pawłowicz pozwała? Za to, że wtedy powiedziałem, że może trzeba spróbować seksu, że może trzeba spróbować kwiatu we włosach, wiatru we włosach. Nie było w tym nic obraźliwego. Ja tak samo mówię o miłości z ludźmi mi bliskimi. No, takich używam słów. Tam nie było żadnych inwektyw, tam nie było żadnego słowa brzydkiego. Ale myślę, że ta sprawa była bardzo ważna. Myśmy śmignęli na dwa dni przed festiwalem, gdzie ten festiwal już żył, gdzie powinien być na miejscu. Z Kostrzyna do Wrocławia. To jest cały dzień jazdy samochodem. Gdzie po drodze minęliśmy, nomen omen, miasto, w którym był nasz pan premier. Nawet nie widzieliśmy, bo było zablokowane całe. I pytaliśmy kogoś, kto z kamerą. Ej, co się tutaj dzieje? Tak. Premier przyjechał. Gdzie straż pożarna myła ulicę sikawkami, gdzie policji było od groma, gdzie wozu było od groma, gdzie miasto było zblokowane. Po prostu było zblokowane. No, premier to premier, a nie to jakiś festiwal. No może tak. No, właśnie, no to trzeba ulicę wymienić zupełnie inaczej. Myślę, że na samym końcu po raz kolejny zrobiliśmy coś niezwykle ważnego i istotnego, ponieważ ci młodzi ludzie, przyjeżdżając do nas, przyjmują takie zasady, które wydaje się, że w Polsce już nie mają bytu, a więc trudno rozmawiać z Polakami, bo z Polakami mam uczucie, się rozmawia od jakiegoś czasu nakazowo, czyli się dowiadujemy, że może stracić swoją firmę, bo urząd już, jeżeli dobrze o tym myślę, podatkowy, skarbowy, może ci to wszystko zabrać, bo dowiaduje się, że konstytucja jest łamana, bo dowiaduje się, że sąd jest rozmontowany i o tym się człowiek dowiaduje. Bardzo często to już jest nieraz po wszystkim, albo przynajmniej ma takie poczucie, że nie ma na to zupełnie wpływu, bo to i tak idzie tam swoim torem. I nagle spotka się z kilkuset tysięczną, bardzo różną publicznością. Nie wiem, jakich są przekonań, nie pytam ich o to. Kiedy mówię, idźcie na wybory, to nie mówię im, na kogo mają głosować, bo to w ogóle nie moje prawo. No właśnie, była agitacja polityczna ze sceny? Jeżeli to nazywamy agitacją, to była agitacja może nie polityczna, ale taka obywatelska. Profrekwencyjna. Ja i to nazwijmy obywatelską, ponieważ jest to społeczeństwo obywatelskie. Powiem ci, że artyści, mało polskich artystów zajmuje się sprawami społecznymi. Bardzo mało. Myślałem, że będzie ich więcej. A więc okazuje się, że chyba, że ci zagraniczni, typu właśnie Roger Waters czy Mick Jagger bardziej się potrafią zaangażować, wypowiedzieć. Tak, to chyba szybciej już to. Są zespoły jak Alfa Blondie, czyli pan, który śpiewa reggae z Wybrzeża Kości Słoniowej, który ma piękne przemówienia o tym, żeby nie być rasistami, żeby się otwierać na różne religie, że islam nie jest równoznaczny z terroryzmem. I on to mówi do ludzi, mówi po angielsku, gdzie to rozumieją. Fantastyczny moment. I zespół Hunter, który metalowo śpiewa o przyszłości takiej totalitarny, kiedy państwo zaczyna przyjmować także twoje poglądy na sztukę. I jest zespół Lautrze, który dał tak fenomenalny koncert, który tym ludziom, ja mówię, się na wybory, a spięty z Lautrze mówi, naród musi być wolny. I tak mówi, młody,
przepięknym takim tekstem: nie daj się zwieść na manowce, nie daj się przekupić, bądź odważny. Czy to jest agitacja? Można też tak powiedzieć, ale to jest taka rozmowa obywatelska i ten tłum bije brawo, bo wie, o czym mówimy. A nie było haseł: idź na wybory, nie głosuj na PiS, czy idź na wybory, nie głosuj, czy głosuj na Platformę, wskazywanie poszczególnych ugrupowań? Nie, bo ja się nie spotkałem z tym w ogóle. Akademia Sztuk przepiękny, fantastyczne miejsce, gdzie ludzie rozmawiają, słuchają mądrych ludzi. Słuchali Ani Rubi, która mówiła o seksualizmie, o tym, żeby kobiety wiedziały, na czym to polega, a zwłaszcza te, które mają 16 lat, tak. 17 lat. Ale był też generał Mirosław Różański i jego koledzy, czyli były szef Gromu, były szef naszego lotnictwa, były nasz przedstawiciel wojska w NATO, był Bogusław Wołoszański, którego tam ludzie kochają, a temat był taki kontrowersyjny. Czy będzie wojna? I to, w jaki sposób my słyszymy o tym, jaki pogląd na to ma pan Mirosław Różański, człowiek doświadczony, bardzo dobry wojskowy, to są mądre opowieści. Czy młodzi ludzie interesują się sprawami społecznymi? Namiot, w którym prowadzimy to ASP, to jest 5 tysięcy osób do niego wchodzi. Oprócz tego są obok, gdzie jest telebim. Jest nabity, jest nabity. Pytania, które ludzie zadają, są bardzo mądre, dociekliwe. To ta Welma, czy jest to Jacek Fedorowicz, człowiek związany z Solidarnością 80 roku, starszy pan, który został zachwycony. Autor portretu z nieznanym mężczyzną. Człowiek, który napisał pierwszy komiks, narysował o Solidarności. Pamiętam, że go student wtedy zdobyłem w podziemiu, gdzieś wydrukowany. I on mówi, stoi, mówi: panie Jerzy, bo jestem zachwycony tym, co widzę. Mi się nie wydawało, ludzie jadąc, słyszą o festiwalu, a następnie jak tam siedzą, jak siedzi, czy jest to Dorota Wlen, czy Jerzy Górski, który dla tych młodych ludzi jest przykładem, że był narkomanem, spadł na samo dno, na samo dno. Dzisiaj jest zdobywcą, mistrzem świata w najbardziej ciężkich biegach. Discovery zrobiło o nim film. Ten gość rozmawia z nim wszystkim, mówi: ej, skończyliśmy rozmowę, idziemy na kąpiel błotną. I idzie za nim kupa ludzi, bo jest to przykład, że może spełnić swoje marzenia, oczekiwania. Czyli co, ludzie interesują się tymi sprawami społecznymi? Bardzo interesują się, bardzo się interesują. Ilość tych ludzi siedzących, słuchających, to nie jest tak, że wszyscy, tam było kilkaset tysięcy, obliczamy, że było 600-700 tysięcy ludzi, było bardzo dużo. I tak jak do teatru idzie tylko jakaś część, ale my to filmujemy, pokazujemy. I to, że ludzie ciebie słuchają, że to, o czym mówisz, że mówisz im, to artyści pokazują nam, Polakom, od wieków, jak mamy iść do boju. Bogu Rodzice ktoś zaśpiewał i na filmie Krzyżacy idziemy ze śpiewem na ustach. To słuchajcie artystów, ludzie ciebie słuchają. Czy ty spodziewałbyś się również po ludziach życia publicznego, po politykach każdej opcji tego, żeby namawiali, taką akcję może zorganizowano, profrekwencyjną, idź na wybory. Prezydent Andrzej Duda próbował zorganizować referendum, nie udało się tego referendum zorganizować, ale nie wierzę, mówi, że to udało się zainteresować Polaków tym tematem. Może nie warto powiedzieć Polakom. Nie wierzę, że pan prezydent Andrzej Duda zainteresuje Polaków czymkolwiek. Przepraszam, że mówię to w tym miejscu. Właśnie podsumowano 3 lata jego prezydentury, także od strony też jego małżonki. I wypadło to bardzo, bardzo, bardzo niekorzystnie. Tam nie ma żadnych akcentów, które by porwały Polaków, zwłaszcza jeżeli chodzi o panią prezydentową, która świetnie się prezentuje, która wygląda i tutaj nie mamy dwóch zdań, ale suma jej prezydentury też jakby w tym cudzysłowie, to są garsonki i wypowiedź KFC, no to w ogóle to jest suma druzgosąca. No co tu dużo mówić, pan prezydent nie pociągnie Polaków, żaden polityk nie pociągnie Polaków, my też świadomi jesteśmy tego i mówimy, nie chcemy żadnych polityków, tych, którzy są dzisiaj na arenie, żeby przyjeżdżali na festiwal, oni przyjeżdżają. Czyli prezydenta, prezydentowej, polityków na poland roku nie zaprosisz. Bo nie ma wyrazistości. Ja bym bardzo chętnie zrobił debatę. Bardzo chętnie zrobiłbym debatę opcji przeciwstawnych, czyli niech to będzie PiS i PO. I nawet publiczność by mi to wybaczyła, jeżeli to byłoby w dobrej wierze, jeżeli by stanęli partnerzy, którzy by nie szczekali na siebie, aby rozmawiali. Moim marzeniem jest, żeby na tym ASP byli przedstawiciele banków z całego świata i odpowiedzieli na moje pytanie, co się z moimi pieniędzmi dzieje. To chciałbym, żeby czyli tak było. Czyli polityków nie zaprosisz na festiwal? Nie, no bo standard polskiej polityki jest tak niski,
że on nie zasługuje na to, żeby byli w takim miejscu. A co z tymi akcjami profrekwencyjnymi? Ty mówisz, idź na wybory. Pytanie, czy politycy powinni zachęcać do tego, żeby ludzie szli na wybory, żeby się zainteresowali? Czy powinni zachęcać, ale zdaję sobie... Prezydent właśnie, ale prezydentowa. Ale zdaję sobie właśnie sprawę, że przed chwilą o tym mówię. Ich głos jest bardzo słaby. Ich głos jest umocowany bardzo mocno tylko po jednej stronie opcji. Wskaż mi jednego polityka, o którym ja mógłbym pomyśleć, czy Polacy mogliby pomyśleć, że ma tą taką łagodność, która przyjmuje wszystkich obok siebie. Czyli Hutu i Tutsi, o czym też śpiewa Laocze, jakby próbuje jednoczyć. Nie ma. Wszyscy są, dzisiaj są tak przeciwstawni sobie, że nie ma w ogóle takiego nawet pomysłu na to. To może artyści, to jest może rola dla artystów. Rola dla artystów. Niektórzy artyści świadomie nie chcą o tym mówić. Niektórzy mówią to w sposób bardzo... Nie chcą ryzykować. Może, wiesz co, nie chcą być tacy podciągnięci po to, że ich to ściąga właśnie w politykę. U nas za szybko też się to sumuje. To także wy dziennikarze też szybko podsumujecie. O, to już tutaj się wkradła polityka. Mnie też ludzie mówią, festiwal to kiedyś było śpiewanie, granie, bawienie się, a teraz już jest trochę więcej tej polityki. Jeżeli nazwiemy to, że mówię, idźcie na wybory. Nic więcej, tam nie padały żadne inne słowa. My nie próbujemy czegoś podsumować. My mówimy, decyzja o podwyższonym ryzyku jest słaba. Nie lubimy jej, a ludzie sobie potem wyciągają. 3 lata temu jej nie było. A teraz jest dobra zmiana i ona jest. No to już wnioski, nie chce każdy... Wspomniałeś o kąpielach w błocie. Dla niektórych to są takie przypadki, które nie powinny mieć miejsca. Zdeprawowania. Oj, daleko jesteśmy od tego. Spojrzałem na podsumowanie przestępczości, bo zawsze mam takie podsumowanie od policji, które jest na miejscu. Jakkolwiek to nasze służby, świetnie wyszkolone, zorganizowane, zatrzymują tych wszystkich ludzi. Ilość zdarzeń, która miała miejsce na naszym festiwalu przez 4 dni, bo tak trzeba liczyć, a jeszcze dużo więcej tych dni się tam rozkłada na wcześniej, to jest około 1100 różnych przypadków w wielkim takim kilkusetysięcznym miejscu i tych najbardziej bolesnych, na nimi się najbardziej pochylamy, czyli zatrzymanie dealerów, to było około 80 przypadków. Świetnie, że zatrzymujemy, to my ich zatrzymujemy. Dealer, żeby też wiedzieć, to nie jest człowiek, który ma napisane na czole, że jest dealerem. Często byś się zdziwił, jakbyś zobaczył, kogo zatrzymujemy. Zatrzymujemy nobliwego, młodego mężczyznę, który jest wskazany przez uczestników festiwalu. Uwaga, on tutaj handluje. To nie jest człowiek, który wręcz bije od siebie, tak emanuje, ja jestem handlarzem. 2 pobicia, które były chyba miały miejsce przy jakiejś awanturze kumplowskiej. Zgłoszenia gwałtów, które później zostały wszystkie wycofane. Mhm. Wszystkie tam, to one się zawsze co roku zdarzają. Ktoś z rozpędu idzie i później my czekamy na to. To nie jest, że uciekamy. Oczywiście, jeżeli są rzeczy, takie zdarzenia najczęściej, to po prostu kierowcy, to niestety lokalni, bo przyjeżdżają samochodem, mają alkohol w sobie i wtedy są zatrzymywani. To nie są poważne zdarzenia. Także jeżeli mówimy... Nie da się tego w ogóle wyeliminować, żeby przystanek, Polenta Rock Festival był taką imprezą totalnie bezpieczną. Bo jest totalnie bezpieczna, ale też bym w to nie wierzył, że w takim wielkiej aglomeracji, która jest stworzona przez chwilę, przyjeżdżają same anioły. To się właśnie, między innymi to się zdarza po to, żebyśmy o tym mówili. Dostałem i proszę to jakby przyjąć, nie, że krytykuję, porównuję, ale takie dostałem taką informację. Rok temu na Światowym Zlocie Młodzieży tych przestępstw było dużo, dużo więcej, a wydaje się, że są pod szyldem absolutnie niebiańskim, anielskim i takim, że nikt nikomu niczego złego nie robi. Przystanek Jezus był w tym roku na festiwalu? Jakbym powiedział tak, chyba był, to byś powiedział, o, złośliwy jestem. Tak był, ale to jest na ziemi, którą wynajmuję, która nie jest naszą ziemią. Myślałem, że będzie bardziej aktywny. Ich aktywność zamyka się tylko w stosunku do samych uczestników. Jest i to jest jeden z wielu, wielu, wielu namiotów, gdzie się coś dzieje. Ludzie wybierają, gdzie mają być. I ludzie, jeżeli wybierają, to wybierają nasze wzgórze ASP, gdzie jest 888 było różnych zdarzeń, takich, gdzie może się coś robić ze sobą, łącznie z dziećmi. O, tu jest ważne o bezpieczeństwie. Wszyscy rodzice poprosili mnie, żeby o 12 w sobotę spotkać się pod sceną. Kilkaset osób z dziećmi, niemowlakami, krzyknęło razem. Jest
bezpiecznie. Jeżeli całe rodziny przyjeżdżają? Całymi rodzinami, z niemowlakami. Gdyby mamy te zdjęcia, pokazujemy. To są ludzie, którzy kiedyś przyjeżdżali na nasz festiwal. Jeżeli pokazujesz taką fotę, to naprawdę ona jest najbardziej taką wiarygodną opowieścią o tym. Czujemy się. Dlaczego ja o tym wszystkim nie słyszałem w mediach publicznych? Ani w telewizji publicznej, ani w radiowej trójce też narzekałeś. No właśnie dlatego nie dziwmy się, że ja piszę list do radiowej trójki, z którą byłem związany i emocjonalnie ciągle nią żyje bardzo mocno. Jeżeli radio profesjonalne o takim zasięgu jak Trójka, Pierwszy Program Polskiego Radia i tak dalej, publiczne media rezygnują z jakiejkolwiek informacji, to już ja nie mówię, czy jest to polityczne, czy jest to złośliwe. Jest to nieprofesjonalne. Mhm. Gdyby w Polsce był organizowany festiwal Disco Polo, na który by przyjeżdżało 500 000 ludzi, to ja byłbym pierwszy, który by o tym mówił, bo to byłby dla mnie fenomen. Nie jestem słuchaczem muzyki disco polo, ale jestem obserwatorem zjawisk i takie zjawisko musi być odnotowane. Brak mówienia o tym pokazuje, że ja mówię, że to jest radio totalnie nieprofesjonalne. Inni mówią, że to są media partyjne i tutaj no, się nie będę wypowiadał, bo wtedy ktoś mi powie, upolitycznia swoją rozmowę. To było nieprofesjonalne. Byłem 400 dziennikarzy, akredytowało się. Głównie to są media internetowe, które dzisiaj mają moc. Jeżeli ci powiem, że mieliśmy odsłon przez tydzień przed festiwalem, w czasie festiwalu i chyba tam dwa dni po festiwalu, prawie 80 milionów. To jest, no, ja trzy razy mówię, powiedzcie, czy to jest może 8 tak. milionów. 80 milionów kliknięć, ludzie, którzy obserwowali, wchodzili, to pokazuje potęgę tych mediów społecznościowych. Od malutkich mediów, po ogromne, po tych, którzy też byli razem z nami. To jest potęga. Jeżeli media publiczne tego nie robią, to źle, to bardzo niedobrze. Ale chyba ty sam zerwałeś współpracę z Trójką, prawda? No dobrze, ale to, że ja podziękowałem, powiedziałem, że nie pracuję w Trójce, ponieważ jej profil mi nie odpowiada, upolitycznienie mi nie odpowiada, jakby nie tłumaczy tego, że Trójka może także ocenić, nam ten festiwal nie odpowiada. Powiemy wam o rzeczach, które nam się nie podobały, ale mówimy o fakcie, że to miało miejsce. Ja jestem bardzo otwarty, także na tych, którzy piszą o festiwalu źle, ale w sposób taki, który nas uczy. Wiemy, powiedzieliśmy, zaraz będzie czysto. Znać mi festiwal, gdzie ludzi prosimy, żeby posprzątać. Ty wiesz, że ludzie sprzątali, a nie dała rady firma, to chyba zaskoczona. Mówi pierwszego dnia, wiecie ile tutaj żeśmy zebrali śmieci? Tylko dzisiejszego dnia 5 ton. Jesteśmy kompletnie na to nieprzygotowani. Myśleliśmy, że to będzie wolniej szło, a ludzie mówili, chcecie, żeby posprzątać, bach, i rzucają tam worek. I już się tego uczymy. Już wiemy, że to musimy zrobić za rok inaczej. Więc ja się takiej krytyki też uczę. Nie ma szans, żeby nawet usłyszeć słów oceny z mediów publicznych, które sobie wybrały. Trójka sobie wybrała 2-3 festiwale, którymi się zajmują. Open Air też został przez nich pominięty. Super festiwal, rewelacyjny. Znaczy, no mają prawo do niepromowania tych imprez? Mają prawo nie do promowania, ale do mówienia. Do informowania. No, słuchaj, helikopter, który policyjny latał nad nami, bo jest to strefa zamknięta, nie możemy tego sfotografować z góry. On jest najlepszym określeniem, ile jest ludzi, bo leci o tam leci daleko. Kiedyś leciał bliżej, bo było mniej ludzi, więc ktoś to ocenia, ktoś to określa i media także powinny to określić. Poland Rock Festival jest popularny na świecie, ludzie, artyści chcą przyjeżdżać, macie już swoją markę wyrobioną, mimo zmiany nazwy z przystanku Ucok na Poland Rock Festival. Mamy markę wyrobioną zdecydowanie. Prawda jest taka, polscy artyści grają za złoty kosztów podróży, za co szacunek ogromny. Artyści ze świata to jest, z jednej strony jest artysta, który ci zaśpiewa, że pieniądz jest nieważny, może je podrzeć i w ogóle żyjcie dobrą atmosferą, ale jest management, który jest po prostu kapitalizm krwiopijcy, o tym bardzo mówimy, wczesna Anglia, XIX wiek, o wszystko się kłócimy, o pieniądze się kłócimy, o umowy się kłócimy, nie jest to łatwe, ale kiedy już artysta przyjeżdża, Judas Priest, który gdzieś na trasie miał Polskę i nagle, kiedy widzą, co się dzieje, to sobie nie mogą się powstrzymać, żeby nie wyciągnąć telefonu i nie sfotografować, a następnie na Instagramie, na swoim Facebooku pisać, tego w życiu nie widzieliśmy. Zespół Godzilla dla fanów, francuski zespół metalowy, no niezwykły zespół, który pisze, my wiemy, o co tam chodzi.
Prowadzi to koleś, bo się ze mną spotkali, który mówi o wolności, o demokracji. I ten festiwal ma takiego ducha. I ten festiwal dał nam taką zwrotną. Widzieliśmy tłum trzeźwych ludzi, którzy się świetnie bawili, którzy przychodzą nie tylko dla nas, a taki tłum do nas przyszedł. Wiedzą o tym, przekazują. Myślę, że z roku na rok to idzie jeszcze szybciej, jeszcze dalej. My się wymieniamy głównie z Wacken, który jest festiwalem metalowym, więc patrzymy, kto jest na Wacken. Mocno jest granie zdecydowanie na naszym festiwalu, ale przyjeżdża kapela Balkan Beatbox, która to są ludzie z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, rytmy śródziemnomorskie, cygańskie, hip-hopowe i po prostu nie mogą się nadziwić, nie mogą zejść ze sceny. Pytają się, czy mogą siedzieć jeszcze do 4 rano w garderobie, bo przeżywają to, co się dzieje. A czy zagraniczni artyści również interesują się sytuacją polityczną, społeczną w Polsce? Część z nich wie, Godzilla doskonale wie, co się dzieje i to teraz możemy powiedzieć od drugiej strony. Polska jest w Europie bardzo znana, na świecie, nie z najlepszej strony. Od tej politycznej strony jest właśnie znana. Oni się o to pytają, oni się tym interesują, oni się mówią, używają tego słowa demokracja. Alfa Blondi zgodził się, aby na jego koncercie Amnesty International rozciągnął wielką, monstrualnie przepiękną flagę z napisem Freedom. I powiedział, zresztą to człowiek, który walczy o to właśnie równouprawnienie, o to równe myślenie. I on mówi, nie ma nic przeciwko temu. Wiem, co się u was dzieje. Część z tych artystów pyta o Lecha Wałęsę. A Lech Wałęsa, ja tak symbol. Jest, żyje, jest, symbol, wciąż znają. I trudno zbudować, tak, i wciąż, i żeby nawet nie wiem, co się działo, nie wnikając wam w różne tam meandry, to jest to symbol. Kiedyś na świecie, jak się jeździło, to wymieniali naszych piłkarzy, a z polityków wymieniają tą jedyną osobę. I żebyś nie wiem, co wymyślał, kto jest jeszcze innym bohaterem, no to nie funkcjonuje na świecie. Zmierzamy do końca, oprócz tego, że jesteś organizatorem festiwali, szefem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jesteś też człowiekiem mediów. Jak odbierasz takie słowa na przykład Kornela Morawieckiego, ojca pana premiera, który mówi, że po kolejnych wyborach musi dojść do zmiany rynku medialnego w Polsce i media muszą teraz być służebne społeczeństwu. No to jest... I dojdzie do zmian. Ja bym powiedział tak. Dobrze, że takie słowa padają, bo byłoby gorzej, gdyby to się stało bez takich słów. Jeżeli takie słowa padają, to jest to, o czym też właśnie artyści ze sceny mówią, o czym mówi spijęty. Hej młody, myśl, co się dzieje. Patrz, co się dzieje. Ten naród nie może być bierny. To są... Lepiej, żeby pan Morawiecki powiedział to wcześniej, niż żeby... Ostrzeżenie? Tak, żeby to ostrzeżenie padło, bo tak nie może być. Jeżeli media będą zakneblowane, jeżeli media będą tak zwane służebne, no to... ja mam zaledwie 5 lat mniej od prezesa pana Jarosława Kaczyńskiego. Też miałem dwa kolana operowane. Biegam po tej scenie, no może byłem u lepszych specjalistów. Biegam po tej scenie, daję z siebie wszystko, ale tak samo ten świat przeżyłem jak pan prezes Jarosław Kaczyński. I też wiem, bo też i on wie, co to jest tak zwana służebność prasy. To są lata gomułkowskie, to są lata gierkowskie, to są tytuły gazet, które się nie zmieniały. Nawet nie było innej gazety, którą można byłoby wziąć, przeczytać, która byłaby inna. Nikt się z tym później nie zgadzał. Kiedy wybuchła wolność w 80 roku, wszyscy jednym słowem myśleli, no tak nie może być. No jak może być, żeby takie bzdury pisać i żeby to akceptować? To nigdy nie będzie akceptowalne. Nigdy. Polacy tego nie akceptują. Kneblowanie jest rzeczą najgorszą. I zacznijmy od tego. Dobrze, że pan Morawiecki o tym mówi. A my miejmy się na baczności, żeby nigdy do tego nie doszło. Nigdy. Nigdy. Media muszą być wolne. Nawet najbardziej jaskrawe. Nawet te, które dzisiaj są. Które są totalnie od siebie odmienne. I nieraz też ja czytam, mówię, Boże, no co oni piszą? Niech tak będzie. Niech tak będzie, bo to także polaryzuje i to w nas powoduje, że mamy wyrobione, możemy sobie wyrobić swoje zdanie. I ostatnia kwestia, odchodzą ludzie nam bliscy, tobie również bliscy, osobiście. Dzisiaj pogrzeb Tomasza Stańki, pogrzeb Kory był niedawno, wcześniej Robert Bylewski odszedł. A coraz mniej tych ludzi, którzy mogą być drogowskazami, autorytetami w świecie sztuki. Ale ci wszyscy ludzie coś po sobie zostawili. Kora u nas grała w 99 roku. Przepiękny koncert i upamiętniliśmy minutą ciszy na festiwalu. Puściliśmy taki bardzo piękny utwór o miłości. Po prostu bądź. I wszyscy ludzie na chwilę stanęli, tak jak 1 sierpnia robimy powstanie warszawskiej. Cały festiwal nieruchomie. Coś niesamowitego jest. I to samo jest z Korą. Pamiętajmy też, że ci ludzie
to nie przemija. To nie przemija. Śpiewamy piosenki, słuchamy piosenek powstańczych i tak samo je graliśmy. Będziemy słuchali także Kory, będziemy słuchali także Roberta Bryleckiego, jeszcze z tych jego punkowych korzeni. Tomek Stańko, rozmawiałem z nim telefonicznie jeszcze 2 lata temu, może byś zagrał, mówi, wiesz, mam różne tutaj terminy, nie zdążył, ale to jest tak, że jazz, który gra na festiwalu, w tym roku Laboratorium, fenomenalny zespół z lat 70. zagrał, bo jazzem gramy także bardzo, bardzo mocno, także ci artyści są. I na koniec tylko powiem, Czesław Śpiewak, który w namiocie dał przepiękny monodram, usiądźcie wszyscy, pogadamy sobie o Polsce, ja to dopiero przesłucham, ale spowiedź emigranta. I ci artyści są. Oni nie giną. Jedni odchodzą, będziemy o nich pamiętali, nie zapomnimy, aż mnie dreszcz przechodzi, bo wiem, że są inni. Że właśnie Spięty śpiewa tak, że ci młodzi ludzie wierzą, że teraz mieli wakacje, wrócą do pracy, ale że Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No już krótko mówiąc, i oby tak się to tak zakończyło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jurek Owsiak. Dziękuję bardzo.